Siemanko, witamy w kuchni WK. Jesteśmy dzisiaj w firmie i będziemy robić gofry dla całej ekipy, ponieważ przegraliśmy challenge na pączki. Goferki będziemy robić dietetyczne, proteinowe. Owca, jaki mamy przepis? Przepisu nie mamy. Chciałem powiedzieć tylko, że jest to mój debiut na kuchni, także proszę o wyrozumiałość. To może zaprezentuj te składniki i przepis. Składniki. Mąka, jaka chcecie. Płynne białka jajowna ze sklepu, mleko, my weźmiemy sobie 2%, krem proteinowy, ale tu już jest wisienka na torcie, tu już jest wykończeniówka tak zwana, dwa jajeczka. Dobra, no ale konkrety, ile mąki, ile białka jaj, ile mleka? No tego nie wiem, mogę tylko zgadywać, mi się wydaje, ja bym dał tak, dałbym z dwie pełne łyżki mąki, dodałbym jedno. Ale nie możemy tak na pałę, musimy dokładnie ludziom powiedzieć przepis. Okej, okay, no to... Kurde. To nie wiem. Robur! Pomóż nam, Robur! Owca się nie przygotował. Co się stało? No mam problem. Co? Mieliśmy mam problem, robić gofry. Mam problem. Możesz dać nam przepis na gofry? Powiedz, no, czy dobrze powiedziałem. Składniki mamy wszystkie, ale potrzebujemy dokładne proporcje. Dwie łychy mąki? Dobra, mąka jest, jajka są, mleko jest, kremik na gofry jest, płynne białka jaj są, bo oczywiście robicie proteinowe gofry. Ja idę za kamerę i będę wam wszystko podpowiadał, jakie proporcje. Tak, dobra, dziękujemy. Startujemy. Wbicie jajka, mogę dwa. Weźmiemy dwa jajka. A, do szklanki. Dwa jajka. Tak, to dużo, ale ty jedno, ja drugie. Do szklanki. Do szklanki. Nie mamy szklanki, no. Jeszcze. Kubeczek. Może się okazać, że jajko będzie zepsute i wtedy będziesz mył bliska. A, rzeczywiście, możesz szybko podmienić. Patrz, tu mam całe jajko, normalne jest. Ty umiesz wbijać jajka. Dwa jajeczka. Nie, no ty robisz dużo jajecznicę i tak uważam, dalej. Uważaj, dwa jajeczka. Codziennie robię jajecznicę. No, dobra. A na redukcji, jak nie miałem tego, w 2016 to było tak. Był kwiecień, siedziałem z rana i tak. Lodówka. Jedna wytłoczka, druga wytłoczka i tak, pyk, 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 białko, a żółtko do kosza i 40 żółtek do kosza i 40 białek do miski i turlałem z tego omlety i nie miałem takiego udogodnienia jeszcze parę lat temu i teraz jakbym redukował, to byłbym w niebie z naszej produkcji. Ale dobra, wróćmy do przepisu. Żółtka koty bardzo lubią, mogłeś kotom dać. Nie mam kota. No na osiedlu. Nie miałem, nawet nie miałem osiedlowego kota. No dobra, lecimy. Lecimy, co po jajkach. Dobra, załóżmy, że robimy gofry dla kilku osób. Kilka osób to 2-3 osoby. Tak. Zacznijcie od wsypania 200 gramów mąki do miski. Czekaj, waga musi się odpalić. Dobra, trochę się pobawmy. Ile, obstawiasz, że ile łyżek to jest 200 gramów mąki? 6. 6. Dobra, ja obstawiam, że 8. Także no, lecimy z tematem. Około 8, no. Raz. Dwa. Ile miało być? Może zapomniałem? 6. Do 200. 200 gramów. O kurde, nie ma nawet 100 jeszcze. Dawaj szybciej. Jeszcze 40. Jeszcze, to już jeszcze jest 30. 9 jest. O kurde, ale słabe łyżki dajesz. Ja myślałem, że ty będziesz tam dawał takie łychy. Teraz pewnie mleko. Wlej mleko. Ile? Dawaj pączu. Na początek 200. Reszta to będzie woda. Czyli do 400? Ale wody jeszcze nie lejemy. Daj 250 jednak. Dobra, no i co? Jajeczka. Jajeczka. Proszę wrzucić. Ty wrzucasz. No. Pewny ruch. Pewny ruch. Mhm. Gitara. Podbicie białka teraz. Białka jaj chyba. 200. Ile? Daliśmy 200 gramów mąki, czyli też tak około, żeby nie przesadzić z ilością płynnych białek jaj, też 200. Mhm. Tylko odbezpieczę. Stresuję się przed kamerą. No, nie szybciej, lubię takich rzeczy. Przed kamerą. Nie mamy całego dnia. Bo, czy możesz to odpakować? No, no wszyscy czekają. Tysiąc osób czeka teraz. Ktoś tam to przytnie na pewno. O, pach. Brawo. Pach. Ile, kapitanie? 200. 200. Do 200. A ja sobie wyzeruję. A, mogę? Możesz, kurde. Możesz. Z tego trzeba zerujemy. Jak tak jest, o kurde. Jak technologia nam na to pozwala, to no, wykorzystujmy ją. No to bez zerowania. Bez zerowania. Ty, coś się popierdzieliło. A, to jest całkowicie. Chciał szybciej, będziemy czekać teraz. Lecimy, zobacz.
i 200 płynnych. Patrz, kurde, jakie to jest 6, łatwe teraz. 7, rozumiesz, 8. Że wytłaczałeś te białka jaj godzinę kiedyś? No właśnie liczę sekundę, ile mi to zajmuje. Już. Zajęło mi to... O, już. Zajęło mi to 20 sekund. A wytłaczanie jajek? Wybijanie jajek? Dobra, i teraz pytanie niespodzianka. Bo nie ma tego składniku na stole. O. Coś jeszcze? Ja wiem co, proszek do pieczenia. Nie. A nie, co ja piję? Dobra. Woda. No wody nie ma, ale mówiłem o wodzie. Oprócz wody jeszcze. Ja bym mógł dodać do tego... Koniec czasu. Białko, białko. Aha. Białko. A masz w półce. Panie po lodach. Szczypta, czyli tak szczypta robimy. Szczypta soli. Tak. Ale patrz kąt. Tak. Idealnie. Starczy? Starczy. Dobra, i co? I wymieszaj to włączek teraz łyżką. Ja mam mikser. Najpierw łyżką wymieszaj. Mąka będzie się przyklejała do ścianek i to wstępnie musisz wymieszać dokładnie. Odlepić jakby łyżką od ścianek. Rozbij żółtka. No rozbiłem. O, tu jeszcze to... Możesz moc wagi zdjąć. Weź tą wagę do oczy. A mam pytanie, kapitanie, czy jak chcemy, żeby jeszcze więcej było białka, to czy możemy sobie do takich guferków dodać odżywki białkowej, do tej masy? No rzeczywiście. A możemy zrobić taki myk? Czy raczej nie w tym odcinku? Możemy zrobić, no. Dawaj trochę. O kurde, jak się rozbrykał. No. Ty nie będziesz naczelnym kucharzem na kuchni może? Bo tutaj jest chyba słony parmezan, a bardzo lubię słony parmezan. Upewnij się, czy nie ma przylepionej mąki do ścianek. Nie ma. I wtedy możesz uruchomić... Melduje brak przylepionej mąki do ścianek! Pasuje. Kapitanie! Pasujecie słony karmel, kapitanie? Oczywiście. Dobra, ile sypiemy? Nie za dużo, bo jak dasz dużo, to może być, no. Może być taki ziarnisty, jak za dużo dasz. Więc uważaj. Miareczka. Żebyś nie przebrała, żeby nie przebrała się miarka. Też wymieszaj. Szybko, tak? I się połączy to ze składnikami. Ręcznie. Ale pachnie słonym karmelem. Mieszaj. Ale to pachnie. No już by się ojebał. No. Szkoda, że nie można takiej masy jeść. To pewnie na żołądek źle, nie? Czy ja byś ale kiedyś, czujesz? Czy byłeś, Robur, kiedyś tak głodny na rewolucji, że przyrządzałeś takie naleśniki i ominąłeś jakiś etap i jadłeś surowsze? Nie. Ja właśnie dużo białek jaj dodawałem, żeby jak najwięcej wyszło tych naleśników. Dodawałeś ostatnio chyba do naleśników chyba całą butlę, nie? Jak dla całej firmy robiłeś? Melduje w mieszanie białka, kapitanie. No to kilogram mąki wtedy dawałem. Melduje w mieszanie białka. Teraz uruchom swoje narzędzia. Dobra. Czyli to? Ja mam, znalazłem mikser w szufladzie. Wibrator. Ej, a to? Nie działa. No to większa maszyna. Zobaczymy, czy da radę tym. Tylko wiesz co, możesz sobie brwi poprawić. Daj poczekać tą maszynę. No nie, słabo. Dawaj, ja polecę, ja mam doświadczenie z redu. Zaufaj mi. Hmm. Możemy tutaj polecieć? Go głębiej zanurz. Tak, tak. Spokojnie. Co się boisz? To nie środek, wiesz? Kolego. Środka może się przydać. Najpierw musicie robić to... Rozbić te fusy. Pulsacyjnie, dokładnie, żeby rozbić te fusy, żeby wam nie odpryski nie znalazły się na twarzy. No i trzymać się oczywiście środka miski, tam gdzie jest najgłębiej. O, nie. Może ja to zrobię. Ej! Ale to ma być zabawa! W kuchni mamy też się bawić! Nie, to baw się, to ja wyjdę. Jak Chryslera to. Dobra. Jest tak, jeszcze chyba. Jeszcze trochę, no. Musi być gęstsze. Na ściankach. Po bokach jest, wiesz. No. Boję się trochę po bokach. Dobra, starczy. Dobra. Nie było tak źle, troszeczkę prysnęło, ale musi prysnąć, żeby włączę smakowało maszynę później. Dobra, gofrownica odpalona. No i co, teraz będzie nam chochla potrzebna, żeby wylać
to do gofrownicy. Tak jest. Ja jestem bardzo precyzyjny. To jest takie proste, dlatego weź ty to zrób, a ja będę to się patrzył. To może mi się nagrzeje najpierw. Tak, przecież ja chciałem tylko sprawdzić konsystencję przed pieczeniem. Ile czekamy na nagrzanie? Jest ok, konsystencja. Popatrzcie, taka konsystencja nam odpowiada. Nie wiem, jest petarda. No, podobna bardzo do ciasta naleśnikowego. Dokładnie. A co by się stało, jakbyśmy zrobili z tego taką naprawdę gęstą, bitą pianę? I byś wlał na gofry, nie wychodzą? No. A nie wychodzą takie grube, takie ciężkie? Nie, to nie ma związku. No, ja chcę takie, żeby tu wyszły nam takie chrupkie. Chrupkie, dobra. Cieńsze, chrupkie, okej. No, ale też ta maszyna woli właśnie takie bardziej płynne ciasto. Mhm. Już sprawdziłem. Teraz jak jestem poza sezonem, to bardzo rzadko jem takie rzeczy, ewentualnie jak nam kapitan tutaj robi za karę, ale na redukcji omlety, i no te wszystkie takie twory kuchenne zdecydowanie bliższe mi są, bo to jest kombinowanie jak zjeść dużo jedzenia i mało kalorii naraz, żeby to ci zapchało żołądek i żeby wbić jednocześnie mało kalorii, no i kurczę, takie goferki. I to jest celebracja jedzenia, dokładnie. Patrz, masz 5 kawałków, każdy kawałek jesz oddzielnie, to jest proces. Jak wafle ryżowe, nie? Tak, to tutaj ciężkie wafle ryżowe. No. Wow. Jeszcze do tego na górę krem, który też jest bardzo sycący, jest gęsty, białkowy. Na redukcję jak znalazł taki posiłek petarda. Tak, ja ogólnie niedługo będę włączał takie posiłki, bo ja chcę trochę schudnąć na lato. Ja chcę schudnąć na lato. I na środek wylej. Super. A, no i po prostu zamknij bez żadnego dociskania. No i kitas. Ja pamiętam jeszcze, że... Ile czekamy? Kilka minut. Dobra. Pamiętam jak wyszły te wafle ekstra cienkie, ale smakowały mi z dzikim ryżem grubsze. Ale wybierałem te ekstra cienkie, dlatego były cieńsze i było ich 20, tam dwie sztuki w opakowaniu w porównaniu do 12 tych grubszych. I na redukcji właśnie wolałem te cieńsze, bo sobie dłużej chrupałem, mimo tego, że mi mniej smakowały niż te grubsze. W ogóle robiłem tak, że te wafle, wylewałem sobie mleko do miski i te wafle wrzucałem do mleka i robiłem sobie takie płatki z wafli ryżowych, bo było mi szkoda kalorii na płatki już, nie? No. 5, 4, 3, 2, 1 i mamy! Uhu. Ale gruba! Idealnie zarumienione. Dziękuję Robur za wszystkie wskazówki. Piękny. Patrz, łóżka. Tutaj mogliśmy tam 3 sekundy wcześniej, ale jest git i tak. Wow. Mamy serduszka. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz tak, rozdzielamy, czy kładziemy tutaj na górę czekoladę? Możesz rozdzielić. Fajnie. Wow, jak łatwo. Owca ma czekoladkę już. Tak jest. Z magazynu, więc może być twarda trochę. Dobra. Ja już robię kolejne. Czekolada proteinowa. Ja to ci nie będę. Styknie tyle. I też nie będzie to piękne, ale będzie działać. Zanim ktoś inny spróbuje, no to ja muszę zaakceptować. Tak. To Robur pierwszy i potem idziemy częstować resztę. Bliska. Pójdzie w dół. No, no, przestraszony. Jak zapłacę. Wasze zdrówko. Ej, bardzo dobre. Zajebiste są, zaliczacie karę. Zaliczamy? Ale dobre. Jak weszło? Życzymy wam takich udanych goferków. Ej, ale serio 10 na 10. Tak? Mhm. Musicie spróbować. Robur, jeszcze alternatywa. Jeżeli byśmy nie dali tyle białek jaj, tylko mniej, to coś zmieniać w przepisie? Jakbyśmy dali same całe jajka, albo mniej białek jaj. Nie, bym nic nie kombinował. Tak samo, wyjdzie. No. Dziękujemy wam za uwagę. Zostawcie, bardzo prosimy, subskrypcję, ponieważ chcemy z powrotem napędzić ten kanał. Kuchniać co chcesz. Będą kolejne odcinki.
i zostawcie łapkę. Dziękujemy za oglądanie. To ja jeszcze wezmę jednego, bo miniaturę musimy zrobić. Także weź też bądź jednego jeszcze. A serce? Bo mi zleci. No. No. To zrobi mi zdjęcie teraz. Czekajcie jeszcze. Dobra. Mamy to. Zadbałem o to, żeby kremu była odpowiednia ilość. Spoko, serio. Taka presja. Dajesz nam, tak? No Kuba. Tak. Jeszcze dobrze. Nie połknęłaś. Dobrze, dobrze. Ale dobre smak. Czy bardzo aha. Dobre? Kurwa. No dobra, to jeszcze ja jednego przetestuję, no żeby się upewnić. Dobra. Że proporcje w to tym daj, rzucie ja pokażę, zostały zachowane. Jak ty testujesz. Dobra, testujemy proporcje. Od razu czuję, że jest okej wszystko. Przy to pierwszym bliżeniu. Przy pierwszym bliżeniu. Już kończysz nagrywać? Jeszcze ja. Mi kalorii zabrakło.